rozumówki, gra towarzyska, gra quizowa, zasady wkładowa rozgrywka. Jest to produkcja od wydawnictwa Albi, bardzo dziękujemy. Gra, która rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, proste zasady ma i jest emocjonująca. 2 do 6 graczy, pół godziny w górę od 12 roku życia. Tu już widzimy, mamy takie fajne pudełeczka, karty wystają łatwo, można stąd sobie wyciągać, a nie widzimy, co tam pisze, tylko widzimy symbol odnośnie czasu. Każdy ma takie pokrętła, wskaźniki. Tu chodzi o obstawianie danego gracza. Czyli 0 to znaczy się, że neutralne, że nie chce obstawiać. 1, 2, 3 na zielonym to zaznaczam i tak kładę przed daną osobą. Jeśli pamiętam, to jest mój kolor, tak? To znaczy, że takie coś to jest, że 3 punkty dostaje, jak ten gracz odpowie dobrze, tak? Ale można też obstawiać porażkę. 1, 2, 3. Na przykład daję 2 tak przed danego gracza. Jak uważam, że po wyborze kategorii będzie porażka, jak będzie porażka, to 2 punkty. Oczywiście jak nie będzie porażki, to 2 punkty minus, a nie 2 plus. I tak samo tutaj, na przykład będzie sukces tego gracza, to jeden dostaje. Nie będzie sukcesu tego gracza, to stracę jeden punkt. Ustalam sobie, ile rund gramy, tak? Tutaj mamy planszę z punktami, tutaj jakie są kategorie. Kategorie sobie będziemy losować. Na początku z 5 bierzemy 2 i aktywny gracz wybiera jedną, daje na środek, drugą z powrotem tutaj wchodzi do puli. W kolejnych rundach losujemy już z 4. Bierzemy z 4 2, wybieramy jedną, że ta wcześniejsza nigdy nie będzie brała udziału 2 razy z rzędu, tak? Więc ta wraca. Z tych sobie aktywny gracz jedną wybiera, drugą wraca do losowania i tu ma taką, czyli ma wiedzę powszechną. Wybieramy kartę na przykład z wiedzy powszechnej, tak? Co może nam się znaleźć na kartach? Tak, to są nasze znaczniki, one są w kolorach tych wskaźników, no i będziemy sobie punktowali, tak? Jak my punktujemy? Punktujemy w ten sposób, że za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi, to nie dostajemy punktów. 4 punkty za poprawną odpowiedź. Natomiast jeśli jesteśmy graczem najszybszym, to bierzemy sobie tą kostkę. Ona jest neutralna taka, tak? I wtedy już nie możemy nanosić żadnych poprawek. Tylko pierwsza osoba, która skończy, tą kostkę bierze, już nie nanosi poprawek. Wtedy za zdobycie kostki najszybszego gracza, jeśli rozwiązanie jest poprawne, to dostajemy punkt. Za zdobycie kostki najszybszego gracza, jeśli rozwiązanie jest błędne, minus jeden punkt. Tak? Możemy być pierwsi, rozwiązać, wziąć tą kostkę i wtedy no, albo zyskujemy dodatkowy punkt, albo tracimy. Siłą rzeczy może tak być, że w czasie się nie zmieścimy i wtedy no, po prostu mamy 0 punktów, tak? Na kartach są pewne wskazania. Tutaj widzimy na przykład takie wskazanie. Takie wskazanie. Tu akurat nie ma. O, tu jest wskazanie. O co chodzi z tymi wskazaniami? Więc tak. Wskazanie jednej klepsydry to jest, że mam jedno odwrócenie klepsydry i to jest nasz czas na rozwiązanie zadania, tak? Dwie klepsydry, no to tu przeleci, obracam drugi raz. Trzy klepsydry, no to obróciłem ten jeden raz, przeleciało drugi raz, przeleciało trzeci raz, musi przelecieć. Natomiast ja nie rozumiem tego stwierdzenia. Skoro mamy jeden obrót klepsydry, to jest 30 sekund. Dwa obroty klepsydry, to jest 60 sekund. Trzy obroty klepsydry, dla mnie na chłopską logikę to jest 90 sekund, nie 120, nie mam pojęcia skąd te 120 się wzięło. Skoro jedna klepsydra jest 60, dwie klepsydry to jest, znaczy jedna klepsydra to jest 30, dwie klepsydry to jest 60, bo 3, 2 razy 30, 3 klepsydry to jest 3 razy 30, czyli 90, dla mnie tu jest byk. No ale niech sobie tak zostanie. Do czasu mam nadzieję. Tutaj mamy takie coś, czyli że zanim cokolwiek zaczniemy pisać, to musimy odwrócić kartę. Tak?
Zakaz pisania czegokolwiek na papierze, dopóki karta nie zostanie odwrócona. Tutaj mamy fajne takie coś, czyli że mamy obrót klepsydry i patrzymy na kartę przez ten czas 30 sekund, tak, wychodzi nam. Kiedy piasek zleci, odwracamy kartę i mamy i znowu odwracamy klepsydrę, czyli znowu mamy 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. To są te zadania takie z pamięci, takie, tak, że wypłaciliśmy 30 sekund na daną kartę, żeby coś zapamiętać, odwróciliśmy tą kartę i znowu mamy 30 sekund, żeby odpowiedzieć poprawnie na tą daną wskazanie, coś, na coś, co mieliśmy zapamiętać. O, proste. I tak, przebieg gry. Na wybór kategorii pamiętamy 2 z 4 zawsze, bo poza tym początkiem, że ta pierwsza nie będzie nam się powtarzać. Znaczy ta wcześniejsza nie będzie nam się powtarzać. Wybiera to, losuje tak naprawdę i potem wybiera z tych dwóch gracz aktywny. Po kolei lecimy jak wskazówki zegara. Potem mamy obstawianie. Pamiętamy, może być neutralne obstawianie, może być na porażkę, może być na sukces. I potem w zależności, czy się nam udało, dostajemy te punkty lub tracimy te punkty. Nie można samego siebie obstawiać. Potem mamy zadanie, no to wykonujemy zadania pamiętając o tych klepsydrach. Tak, pamiętając o tych klepsydrach. Następnie mamy... i to obstawianie jest po wyborze kategorii, ale jeszcze nie widzimy karty. Tak? Na zadanie wszyscy muszą je dokładnie widzieć i do czasu się tutaj odnosimy. No i potem mamy tak, podliczanie punktów. Ważne, aby odpowiedź mogła być zaliczona, to należy zapisać ją w arkuszu odpowiedzi, żeby nie było, a my myśleliśmy inaczej, musi być coś zapisane. No i kolejność, chodzi o to, że w ten sam sposób zawsze wykonujemy ten przebieg gry, tak? No i potem ten po lewej wybiera kolejny, losuje 2 z 4 żetonów, tak, że nie będzie używana dwa razy pod rząd ten sam żeton. To jest ważne. No to mamy ten opis obstawienia, to jest omówione, symbole na kartach, to dla mnie jest błędem. Kosa najszybszego gracza. Otwórzmy osoba, która jako pierwsza udzieli odpowiedzi, bierze wtedy ze środka tą kostkę. Od tego momentu ona już nie nanosi poprawek. Pamiętamy plus punkt lub minus punkt, jeśli było błędne. No tu jest punktacja 0, 4, plus 1, minus 1 dla tego najszybszego. Pamiętając jeszcze o tych naszych punktach z obstawiania, tak? No i tu przykład, koniec gry, kiedy ilość kolejek, czyli tych rund, zostanie rozegrana taką, jaką sobie na początku ustaliliśmy. No ważne, żeby dokończyć kolejkę, czyli każdy musi ten sam tur zrobić, tak? No i tu sugerowane, dwóch graczy 4 rundy, czy tam 4 kolejki, 4 graczy 3 rundy, 5 do 6 graczy 2 rundy. Tak to wygląda w praktyce, czy tam w teorii bardziej. No i zobaczmy, a może jakieś... O, to będzie chyba proste. No i tu mamy, nie mamy wskazania, po prostu dajemy na środek i zastanawiam się. Na okółku ze znakiem zapytania będzie tak miało być, dobra. Mój błąd. Kółka z literami A, E są połączone jakoś tam, tak jak widzimy tu. A jest tutaj, B, E, D, C. Potem się są gumkami, potem nam się tutaj trochę to pomieszało i co będzie w tym miejscu. No wiemy, że ta, która nie ma połączenia z niczym, to jest A, tak? Czyli jak tu jest A, to tu musi być B. Jak tu jest B, to obok tego B będzie D lub E, albo tu E lub D, tak? Skoro to będzie D i E, lub tu E i D, to obojętne, no to pomiędzy tymi dwoma, w zależności obojętne, czy je damy E tu, czy E tu, czy D tu, to tu musi być C, tak? Bo zawsze pomiędzy tymi dwoma jest C, nieważne, czy damy je tak, czy damy je na odwrót. Więc tu musi być C. No i jest pokazane, że C, tak? Metoda pojedyncza, gumka idzie z A do B, z kółka z B są gumki do D oraz E, a te są obie połączone z C. No. Więc te obie są z tym. Nieważne, czy tu będzie D, czy a tu E, czy na odwrót, tak? Tu musi być C, nie ma innej możliwości. No i na to mamy dwie klepsydry, czyli 60 sekund.
Najszybszy, oczywiście, plus minus jeden punkt. To jeszcze obstawianie, kiedy wiemy już, że to będzie z kategorii zadania graficzne, no to możemy danego gracza sobie obstawić, nie siebie, na porażkę lub na sukces. To są rozumówki od wydawnictwa Albi. Fajna rozgrywka, chociaż dla mnie parę rzeczy takich właśnie dziwnych redaktorsko, tak? Że tutaj to jest jakoś dziwnie właśnie z tymi czasem podane. No niektóre takie te nowe słownictwa, typu na przykład tu gdzieś była na kartach Maria Kiej-Skłodowska jako naukowczyni, tak? Dla mnie jest naukowiec i mężczyzna naukowiec lub kobieta naukowiec, a teraz tutaj naukowczyni. Tak samo jest człowiek i ten człowiek, tak? Jako rodzaj męski, ale człowiek to jest i kobieta, i mężczyzna, tak? A nie człowiek i człowieczka, więc dla mnie nie, może już jest teraz w słowniku naukowczyni, natomiast dla mnie to jest sztuczne za moich czasów, jak mnie uczono, to się nie mówiło naukowczyni, tylko był naukowiec i to mogła być kobieta naukowiec lub mężczyzna naukowiec, ale nazwa naukowiec, tak? A teraz mamy takie sztuczne trochę stwierdzenia, tego nie lubię akurat, naukowczyni. No ale niech sobie będzie, czasy się zmieniają, tak? Od wydawnictwa Albi, sama gra jest generalnie bardzo fajna, mądra i zadania są ciekawie zrobione, tak? My mamy graficzne, mamy językowe, mamy logiczne, pamięć, spostrzegawczość, wiedza powszechna. Chyba najmniej fajna jest ta wiedza powszechna, tak? Bo to jest typowa quizowa odpytywanie. Bardzo fajne są pozostałe, pozostałe mi się bardzo podobały. Językowe mi się też bardzo podobały. Spostrzegawczość, czyli tą zielone, takim już się spotykałem w grach. Logiczne trochę też spotykałem, no tych językowych przyznam, że najmniej się spotykałem z takimi językowymi. Generalnie wszystkie są ciekawe. Dla mnie językowe i te graficzne chyba najfajniejsze. Rozumówki. Dzięki.